10 września w Bykowcach odbyły się uroczystości rocznicowe, upamiętniające potyczkę oddziałów polskich i niemieckich w 1939 roku, podczas której śmierć poniosło 7 żołnierzy 6 Pułku Strzelców Podhalańskich z Sambora. Jako samorząd gminy przyjęliśmy jak gdyby pałeczkę po Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Bykowce. Już od 2 lat praktycznie organizujemy te uroczystości. Patrząc na liczbę uczestników, na liczbę młodzieży, uczniów naszych szkół, a także nie tylko szkół miejskich, myślę, że doskonale to spełnia swoją rolę takiej żywej lekcji historii. Jak tutaj było powiedziane wcześniej, praktycznie potyczka porucznika Zaręby w roku 1939 to była jedna z większych bitew w naszej wojnie obronnej 1939 roku. Myślę, że to jest doskonały wzór do naśladowania, wzór patriotyzmu i tego trzeba po prostu uczyć naszego młodego pokolenia. O przybliżenie historii pojedynku oddziałów polskich i niemieckich z Bykowiec poprosiliśmy historyka Andrzeja Romaniaka. Podporucznik Zaręba wraz ze swoim plutonem przybył tu na teren ziemi sanockiej, w okolice Sanoka, prawdopodobnie 5 września 1939 roku. Bo jak wiemy, we wrześniu 1939 roku Sanok był miastem w zasadzie niebronionym. Tu nie było jakichś większych jednostek wojskowych, natomiast żołnierze 3. Brygady Górskiej, a wśród nich ci z batalionu marszowego 6. Pułku Strzelców Podhalańskich z Sambora, mieli zorganizować obronę na linii Sanu. Ta obrona miała za zadanie opóźnić atak, przemarsz wojsk niemieckich i troszkę te wojska zatrzymać przez jakiś czas na linii Sanu. Tak się złożyło, że tu w Bykowcach żołnierze okopali się pod lasem dopiero 9 września. To było już późno, ponieważ 9 września w godzinach wieczornych Niemcy już wkroczyli do Sanoka. Niemieckie oddziały były doskonale uzbrojone, wyposażone w pojazdy pancerne, motocykle. Początkowo polscy żołnierze z jednego z plutonów byli okopani na zachodnim stoku góry parkowej. Tam mieli pole ostrzału na ulicę, dzisiejszą ulicę Rymanowską w kierunku Dąbrówki, bo stamtąd atakowali Niemcy. No niestety wobec ogromnej przewagi Niemców Polacy wycofali się na prawy brzeg Sanu do swoich kolegów tutaj okopanych w Bykowcach. Most na Sanie został wysadzony, jak wspominają starsi mieszkańcy. Eksplozja była potężna, aż szyby zadrżały w całym mieście. I w tym czasie połączenie drogowe Sanoka z prawym brzegiem, tutaj z Olchowcami, z Bykowcami, zostało przerwane. Jak już powiedziałem, Niemcy w Sanoku znaleźli się w godzinach wieczornych 9 września i od razu przystąpili do odbudowy tego mostu, a w zasadzie do wybudowania nowego prowizorycznego mostu. Odgłosy tych prac na pewno słyszeli polscy żołnierze znajdujący się tu pod lasem w Bykowcach. I już 9 września Niemcy ostrzelali polskie stanowiska i wtedy padła pierwsza ofiara tej wojny obronnej w okolicach Sanoka. Był to nieznany podchorąży. To było 9 września. Natomiast 10 września Niemcy już przez ten zbudowany most wysłali na prawy brzeg Sanu swoich szperaczy na pojazdach pancernych, na motocyklach. I ten oddział niemiecki tutaj wpadł w zasadzkę zorganizowaną przez pluton podporucznika Mariana Zaręby. Był to pluton karabinów maszynowych. Niemcy zostali zaskoczeni polskim ogniem. Na pewno wśród nich byli zabici i ranni. No, trudno dziś powiedzieć, ilu tych zabitych było. W każdym razie Niemcy szybko się przegrupowali i zaczęli okrążać polskie pozycje. Wobec tego, że nie było dalszych szans na obronę, porucznik Zaręba nakazał swoim żołnierzom wycofanie się w kierunku na Wujskie, a sam przejął karabin maszynowy i osłaniał ten odwrót. No niestety został ranny, skończyła mu się amunicja, no i został pojmany przez Niemców. I tutaj zaszła rzecz, zdawałoby się nieprawdopodobna, w warunkach wojennych. Oficer lub podoficer niemiecki po brutalnym przesłuchaniu rannego podporucznika wyciągnął pistolet i po prostu zamordował podporucznika Mariana Zarembę. Mało tego, Niemcy nie pozwolili jeszcze pochować ciała porucznika przez kilka dni. Więc była to pierwsza zbrodnia wojenna
popełniona przez Niemców tu na ziemi senockiej. I trzeba tutaj też dodać, że ta potyczka w Bykowcach być może nie miała wielkiego znaczenia z punktu widzenia militarnego, bo takich potyczek było na pewno dziesiątki, o ile nie setki. W każdym razie było tu to chyba największe starcie zbrojne w najbliższej okolicy Sanoka. Starcie, które niosło za sobą aż 7 ofiar śmiertelnych, młodych polskich żołnierzy. A trzeba powiedzieć, że to byli żołnierze powołani podczas powszechnej mobilizacji. To byli rezerwiści. Podporucznik Zaremba był inżynierem leśnikiem tuż po studiach. Podobnie ci, którzy tutaj polegli wraz z nim. No i bardzo dobrze się stało, że organizatorzy tej pięknej uroczystości co roku pamiętają o tych poległych żołnierzach i trzeba mieć nadzieję, że tak będzie przez kolejne lata.